Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego routera marki D-Link. Jest to model G416. Router, który może pracować klasycznie po podłączeniu tutaj złącza internetowego od Waszego dostawcy, złącza kablowego, jak również jest to router 4G LTE, dzięki czemu możemy do niego zamontować kartę SIM i korzystać właśnie z internetu 4G. Dużą zaletą tego routera jest fakt, że jeżeli macie ten router podłączony do sieci przewodowej i dodatkowo macie w nim zamontowaną kartę LTE 4G, to w przypadku braku dostępu do internetu od Waszego operatora, tego internetu kablowego, macie od razu łącze zapasowe 4G LTE i praktycznie nie zauważacie braku internetu. Router automatycznie przełączy się na kartę 4G i dalej oferuje Wam na tych samych ustawieniach dostęp do sieci internetowej. Więc jest to świetne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które przez cały czas muszą mieć dostęp do sieci internetowej. Teraz to, co musicie wiedzieć na temat tego routera, to przede wszystkim, że router posiada już Wi-Fi 6 generacji, czyli znacznie lepsze, wydajniejsze, oraz LTE kategorii 6, czyli tutaj mamy już agregację dwóch pas, dzięki czemu możemy uzyskać znacznie lepsze transfery danych niż w przypadku LTE niższej kategorii. Dodatkowo router jest przystosowany do współpracy z siecią mesh, czyli możecie bardzo łatwo rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi oferowanej przez ten router za pomocą dodatkowych urządzeń w sieci mesh. Oraz mamy też technologię MUMIMO z wydajnością OFDMA, czyli jak widzicie bardzo ciekawy router, jeżeli chodzi o możliwości. Teraz może zobaczmy sobie zawartość zestawu, budowę i wykonanie samego routera, a później pokażę Wam już panel do zarządzania routerem, jego konfigurację oraz działanie. A tak wygląda cała zawartość zestawu, czyli w zestawie mamy router, mamy anteny do tego routera, które są jak widzicie odkręcane, zasilacz, przewód sieciowy, adapter do karty SIM różnej wielkości oraz instrukcje obsługi. Teraz może zobaczmy sobie budowę i wykonanie samego routera. Jak widzicie, konstrukcja w białym kolorze. Na froncie mamy tutaj, jak widzicie, 6 kontrolek informujących nas o pracy tego routera. Power, dostęp do internetu, rozsiewany internet w paśmie 2,4 GHz, rozsiewany internet w paśmie 5 GHz, podłączenie karty LTE 3G. Jest też kontrolka od SMS-ów. Jeżeli w naszą kartę LTE przychodziły jakieś wiadomości SMS, to będzie ta kontrolka również się świeciła. Oraz oddzielny tutaj blok kontrolek, pokazujący nam siłę sygnału 4G. Od spodu mamy nóżki, nie są one niestety podgumowane. Natomiast jeżeli ten router tylko postawimy gdzieś, no to myślę, że nie będzie to jakimś dużym problemem. Naklejka z parametrami routera. No i teraz może zobaczmy sobie boczne krawędzie. Na tej krawędzi lewej mamy przycisk WPS oraz przycisk WLAN. Jest też reset całego routera w tym miejscu. I teraz z prawej strony mamy przycisk ON-OFF do włączenia, wyłączenia routera oraz gniazdo na karty SIM, które właśnie w tym miejscu możemy sobie umieścić. Teraz tylny panel, tutaj jak widzicie mamy możliwość przykręcenia tych anten, które są w zestawie, za chwileczkę sobie to zrobimy. I teraz tutaj na dole mamy porty, jak widzicie są 4 porty. Ten port po mojej prawej stronie jest to port internetowy WAN, tutaj możemy podłączyć sobie internet przewodowy. 3 porty na wyjściu. Wszystkie porty, zarówno port WAN, jak też porty LAN są gigabitowe, czyli zapewniają nam szybki dostęp do internetu. No i ostatni element to jest wejście zasilania 12V do podłączenia zasilacza. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o konstrukcję tego routera. Jak widzicie, router bardzo cienki, nie zajmujący zbyt dużo miejsca, natomiast jest to router, który musimy ustawić właśnie w tej pozycji pionowej. Nie możemy go gdzieś zawiesić na ścianie, nie ma tutaj takiej możliwości. Ok, to w takim razie teraz sobie podłączmy ten router i zobaczmy sobie jego ustawienia, panel do zarządzania. I teraz zobaczcie, router został już podłączony do zasilania.
zapaliły tu się wszystkie kontrolki, ponieważ podłączyłem do tego routera sobie sieć internetową przewodową. Zamontowałem też kartę LTE 4G do tego routera. Tutaj jedna uwaga, pamiętajcie, że jeżeli macie karty te małe, nano SIM, czy też te nieco większe, to musicie skorzystać z tego adaptera, który jest w zestawie, zamontować kartę do tego adaptera i dopiero wsunąć do gniazda mini SIM. Teraz jeżeli chodzi o te kontrolki, to zauważcie, że router już rozciewa mi sieć w paśmie 2, 4 i 5 GHz, mam dostęp do internetu przewodowego i mam też dostęp do internetu LTE 4G i jak widzicie 4 kreski zasięgu, czyli pełen zakres sieci komórkowej. Ok, ponieważ mamy tutaj już sieci rozsyłane, to teraz musimy się podłączyć do sieci Wi-Fi rozsyłanej przez ten router na naszym komputerze. I tutaj na tej naklejce na dole znajdziecie nazwę sieci oraz hasło do sieci Wi-Fi, która jest domyślnie rozsiewana. Później oczywiście te hasła należy zmienić. Po połączeniu siecią Wi-Fi otwieramy sobie panel konfiguracji tego routera i też w tym miejscu właśnie znajdziecie ścieżkę, jaką należy wpisać w przeglądarce, żeby ten panel Wam się otworzył. Poniżej jest też hasło do tego panelu. Więc wszystkie te informacje macie dokładnie na tej naklejce pod routerem, więc warto od tego zacząć. Jeżeli macie już te informacje spisane, no to przechodzimy sobie teraz już do konfiguracji routera na naszym komputerze. Po połączeniu się z siecią, którą rozsyła Wasz router i oczywiście zalogowaniu się do panelu zgodnie z danymi, które znajdziecie na naklejce pod routerem, mamy dostęp do panelu konfiguracyjnego. Panel, jak widzicie, składa się tutaj z czterech takich głównych zakładek. I teraz pierwsza ta zakładka, strona domowa. I jak widzicie, mamy tutaj połączoną z internetem, oczywiście z tym internetem mobilnym dzięki wykorzystaniu karty SIM, wszystkie ustawienia, parametry tego naszego połączenia oraz informacje na temat internetu mobilnego, tej sieci, z którą się podłączyliśmy, czyli mamy rodzaj usługi LTE+. Mamy tutaj ID operatora, mamy też możliwość sprawdzenia sobie siły sygnału LTE oraz są też podane pasma, z którymi się aktualnie łączymy. Kolejna zakładka to są już ustawienia i tutaj mamy kreator konfiguracji, taki automatyczny, który można przeprowadzić przez cały proces konfiguracji. Mamy możliwość konfiguracji internetu mobilnego i tutaj zobaczcie, kilka ustawień, które możemy sobie zmieniać, czyli na przykład rodzaj usługi może być automatyczny, możemy korzystać z sieci 3G lub też sieci LTE, typy połączenia, czyli tutaj automatyczne lub też ręczne, możemy włączyć roaming danych, jeżeli jesteśmy gdzieś za granicą, ustawienia APN, tutaj jak widzicie wszystko nam się uzupełnia automatycznie, natomiast jeżeli byśmy potrzebowali, to możemy to też ręcznie sobie zmienić, wymusić takie ustawienia. Następnie, przełączanie awaryjne, czyli jeżeli główne, jak widzicie, połączenie z internetem zostanie przerwane, to wówczas to łącze zapasowe będzie Wam działało, czyli jeżeli Waszym głównym łączem jest łącze kablowe, to przy braku dostępu do internetu uruchomi się łącze LTE, natomiast jeżeli LTE jest Waszym domyślnym łączem, a łącze kablowe awaryjnym, no to będzie to oczywiście działało analogicznie odwrotnie. Możemy sobie tutaj wybierać metody sprawdzania. Tutaj do wyboru kilka ustawień, host docelowy, tutaj jak widzicie limity czasu, ilość prób, interwały i tak dalej, i tak dalej. Tam możemy sobie zapisać wszystko. Kolejna zakładka to jest internet WAN, czyli ustawienia właśnie naszego internetu kablowego. I tutaj w moim przypadku jest ustawienie po DHCP automatyczne, natomiast możemy oczywiście ustawić statyczne IP lub też przez PPOE, więc jest tutaj pełna dowolność. Mamy też konfigurację zaawansowaną, gdzie możemy wpisywać nazwy hosta, ustawiać sobie DNS-y, klonować adres MAC na przykład z naszego jakiegoś innego routera czy też komputera. Mamy bezpieczny DNS, to możemy włączyć, wyłączyć. Jest też możliwość konfiguracji sieci IPv6. I tutaj w ustawieniach sieci V6 również mamy bardzo podobną konfigurację i jest też sieć VLAN. Ja pozostanę przy sieci IPv4. Teraz możemy sobie przejść do sieci bezprzewodowej rozsyłanej przez router i zauważcie, możemy właśnie korzystać z tej funkcji Wi-Fi Mesh, jeżeli macie jakieś urządzenia w tym standardzie jeszcze, które wzmacniają zasięg Waszej sieci, to jak najbardziej one będą współpracowały z tym routerem. Mamy funkcję Smart Connect,
To oczywiście, jeżeli chodzi o rozsiewanie dwóch sieci w paśmie 2, 4 i 5 GHz. I teraz mamy sieć bezprzewodową Wi-Fi. Tutaj możemy podglądnąć sobie nazwę sieci rozsiewanej przez router i oczywiście możemy tą nazwę sobie tutaj zmienić, podobnie jak hasło tutaj sieci. I polecam Wam to od razu zrobić przy okazji pierwszej konfiguracji, tak żeby nie korzystać z tych ustawień domyślnych, które nie zapewniają nam oczywiście bezpieczeństwa. W konfiguracji zaawansowanej możemy jeszcze zmienić protokół szyfrowania. Dostępny jest WPA 3 Personal, czyli już ten znacznie wyższy poziom zabezpieczeń, więc żeby Wasza sieć była jak najbardziej bezpieczna, to polecam włączyć właśnie to zabezpieczenie. I możemy też zmieniać sobie moc nadajnika. Poziom wysoki, średni oraz niski, czyli jak mocny ma być rozsiewany sygnał Wi-Fi przez ten router. Oczywiście jest też harmonogram pracy, który możemy sobie konfigurować i tak naprawdę w tej zakładce to jest tyle. Sieć LAN to są ustawienia, które oczywiście możemy też zmieniać. Możemy zmieniać adres IP tej sieci LAN, jaka jest rozsyłana domyślnie. Jest to tutaj taki adres, natomiast oczywiście możemy to sobie dowolnie konfigurować. Mamy dostęp do D-Link Cloud oczywiście po zarejestrowaniu, no i tryb pracy tego routera. I tutaj jak widzicie mamy do wyboru właśnie ten router mobilny, czyli łączność 4G lub też router klasyczny, czyli połączenie kablowe. Kolejna zakładka to są funkcje. W funkcjach znajdziecie kontrolę rodzicielską i tutaj możemy sobie konfigurować ręczną kontrolę pauzy, filtr treści, harmonogram niestandardowy, harmonogram pory snu, tak więc możemy tutaj w pełni ten router sobie tutaj poustawiać według naszych preferencji, możemy też tworzyć profile. Następnie limit danych, czyli możemy sobie włączyć limit danych komórkowych. I tutaj zobaczcie, możemy sobie ustawić jakieś ilość gigabajtów, jakie chcemy wykorzystać w tym limicie. I jeżeli oczywiście zostanie ten limit przekroczony, to dostęp do internetu zostanie zablokowany, tak żeby nie narażać Was na dodatkowe koszty związane z transferem danych komórkowych. Co dalej? SMS-y. Jeżeli jakieś SMS-y do Was by przychodziły na kartę SIM, która jest w routerze, to tutaj będziecie mogli sobie w tej skrzynce odbiorczej te wszystkie SMS-y odczytywać. Ustawienia PIN-u. Jeżeli Wasza karta SIM ma PIN, no to oczywiście musicie go tutaj wpisać, żeby można było korzystać z internetu. USSD, czyli kody umożliwiające dokonywanie różnych zmian ustawień na koncie. Możecie właśnie wysyłać te kody z tego miejsca. Usługa QoS, czyli tutaj możemy przydzielać oczywiście różnym urządzeniom różne prędkości, priorytety i tak dalej. Jest też wbudowany firewall, który możemy sobie tutaj włączyć. Tutaj widzicie, jakie ustawienia są dostępne. Możemy też zrobić przekierowanie portów, jeżeli byłoby to dla Was przydatne. Mamy też wirtualny serwer, routing statyczny, to też możecie sobie w tym routerze skonfigurować. Dynamiczny DNS, możemy tą usługę włączyć, wyłączyć. I Quick VPN, czyli też możemy łatwo utworzyć profil bezpieczny z danego dostępu do sieci lokalnej i to możemy właśnie zrobić w tej zakładce. Tak więc jak widzicie w funkcjach też bardzo dużo ustawień, jeżeli chodzi o ten router. No i ostatnia zakładka, zarządzanie routerem. I tutaj mamy czas i harmonogram, czyli możemy sobie tutaj skonfigurować strefy czasowe, skonfigurować sobie godziny i tak dalej. Dziennik systemowy, konfiguracja logowania, ustawienia odnośnie adresu e-mail i tak dalej. Administrator systemu, czyli zmiana hasła dostępu do routera oraz zarządzanie tymi diodami LED na routerze, które możemy na przykład wyłączyć, jeżeli nam przeszkadzają gdzieś w nocy. Użytkownik, czyli też możemy dodawać sobie jakichś kolejnych użytkowników do tego urządzenia, którzy będą mieć różne uprawnienia, różny dostęp do konfiguracji routera. Aktualizacje poprzez tutaj sieć. Możemy sobie zaktualizować wersję oprogramowania tego routera, jeżeli taka nowa wersja się pojawi. No i statystyki, czyli możemy sobie sprawdzać statystyki wysłanych, odebranych pakietów z wykorzystaniem właśnie internetu, sieci LAN, internetu w paśmie 2, 4 lub też 5 GHz, więc to wszystko możecie sobie tutaj monitorować. I tak naprawdę to są wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o ten router. Tak więc jak widzicie, bardzo przejrzysta, prosta obsługa.
myślę, że nie powinna Wam sprawiać kłopotów. Ok, to jeszcze może sobie na koniec zróbmy speed test. Zobaczmy, jak działa tutaj internet 4G z wykorzystaniem tego routera i mojej karty SIM. No i jak widzicie, w mojej okolicy prędkość tutaj tego internetu to jest około, tutaj jak widzicie, 35-40 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o pobieranie, transfer danych. I teraz mamy już podsumowanie, jak widzicie tutaj w mojej okolicy pobieranie prędkość 30 megabitów na sekundę, wysyłanie jakieś 19 megabitów na sekundę. Oczywiście ta prędkość jest zależna od tego, jakie nadajniki są w Waszej okolicy, jakie prędkości oferuje Wasz operator komórkowy. Sam router ma możliwość pobierania danych maksymalnie z prędkością 300 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o łączność 4G, oraz do 1500 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o połączenie klasyczne kablowe. Ok, i to by było tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą recenzję routera D-Link G416. Jak widzicie, jest to bardzo ciekawa propozycja, szczególnie dla osób, które potrzebują mieć ciągły dostęp do sieci internetowej, niezależnie od na przykład jakiejś awarii operatora, który Wam dostarcza internet, ponieważ możemy mieć tutaj właśnie klasyczne łącze podłączone do tego routera, a jako łącze awaryjne na przykład łącze 4G LTE, które będzie pełniło rolę łącza rezerwowego. Router oczywiście też świetnie sprawdzi się jako tylko router LTE, jeżeli podłączymy sobie tylko kartę SIM i będziemy korzystać z internetu mobilnego. Tutaj na pewno dużym atutem jest LTE kategorii już 6 z agregacją PAS, dzięki któremu możemy uzyskać prędkości do 300 megabitów na sekundę. Oczywiście, jeżeli nasz operator komórkowy na takie prędkości pozwala. Dużym atutem jest też w routerze Wi-Fi już 6 generacji, dzięki czemu możemy tutaj w paśmie 2,4 GHz uzyskać transfery danych do 300 megabitów, natomiast w paśmie 5 GHz do 1201 megabitów na sekundę, co łącznie daje nam 1500 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o łączność tutaj bezprzewodową tego routera po podłączeniu oczywiście już internetu przewodowego. Tak więc jeżeli szukacie routera, który pozwoli Wam na dostęp do internetu 4G LTE w Waszym domu lub też potrzebujecie routera z łączem zapasowym, który będzie właśnie łączył zarówno sieć przewodową, jak też bezprzewodową w jednym urządzeniu, no to wydaje mi się, że na pewno warto tutaj rozważyć zakup D-Linka G416, ponieważ jak widzieliście, to urządzenie jest bardzo wszechstronne, proste w konfiguracji, no i też niezawodne, jeżeli chodzi o działanie. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę Was o łapki w górę oraz o subskrypcję kanału. Proszę Was też, abyście się dzielili w komentarzach Waszymi uwagami, spostrzeżeniami odnośnie tego urządzenia. Ja się z Wami już żegnam. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!